Witam Państwa w gospodarce na dzień dobry. Temat bardzo ważny i bardzo ekonomiczny i bardzo finansowy. Taki, który poruszy na pewno nasze portfele. Jest piątek i my zaczynamy weekend i powinno przynosić same dobre informacje, ale niestety o tym trzeba mówić, bo trzeba się też nastawić na te wysokie rachunki, między innymi za gaz. I właśnie o polityce energetycznej już teraz Daniel Czyżewski, Energetyka 24. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. No tak, już wiemy, że Polacy będą płacić wyższe ceny za gaz, ale nie tylko Polacy, ponieważ te wyższe ceny pojawią się w całej Europie i w wielu innych pozaeuropejskich państwach. Z czego wynikają te podwyżki? Podwyżki wynikają, można powiedzieć, po pierwsze z wielkiej polityki, czyli z działań Rosji, która różnymi manipulacjami, o których też tutaj w tym studiu nieraz mówiłem ja i inni goście, sprawiła, że ceny rynkowe gazu podskoczyły o kilkaset nawet procent w ciągu ubiegłego roku z poziomu 20-30 euro za megawattogodzinę, aż nawet do 180. To się waha cały czas. No ale to są podwyżki w ogóle horrendalne, niespotykane w najnowszej historii przynajmniej. To jest historyczny w ogóle moment. No i z tego powodu, jak mamy podwyżkę na rynku, no to się musi przełożyć na ceny dla obywateli, dla gospodarstw domowych, dla przedsiębiorców, no i dla wszystkich, którzy ten gaz zużywają. No tak, i teraz z dniem 1 stycznia zaczęliśmy zastanawiać się, jaki ten rachunek przyjdzie. Ja już wiem, że jako osoba prowadząca gospodarstwo domowe, mieszkająca w domu i użytkująca gaz na potrzeby ogrzania domu, kuchnia gazowa, a do tego jeszcze ogrzewanie wody na gaz, że ten rachunek będzie wyższy. On będzie wyższy, może być nawet o 54%, ale czy rzeczywiście to będzie tak wysoka podwyżka, czy tutaj jednak jeszcze na przykład w Polsce regulator, ustawodawca będzie mógł wpłynąć na to, że ta cena nie będzie jednak wyższą ceną o te 54%? Znaczy te 54% to jest taryfa zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki i to ta podwyżka to jest jakby łagodna podwyżka, tak, w porównaniu z tymi podwyżkami cen na rynku. Tutaj sytuacja jest o wiele gorsza w przypadku niektórych spółdzielni mieszkaniowych. W Warszawie były głosy o tym, że klienci indywidualni, no, gospodarstwa dostały kilkaset procent podwyżki w porównaniu z poprzednimi rachunkami. No to wynika z tego, że spółdzielnie niektóre nie określiły rodzaju odbiorców. Określiły odbiorców jako komercyjnych, dlatego te podwyżki są tak duże, no ale ma być wprowadzona ustawa, która to ureguluje i sprawi, że będzie można rozróżnić w danej spółdzielni na przykład odbiorców komercyjnych, jak lokale użytkowe gdzieś tam na parterze zwykle i zwykłych odbiorców gazu w gospodarstwach domowych. No to był też spór taki polityczny w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu, no ale powoli chyba zostanie on zażegnany. To wynika też z tego, że te spółdzielnie wcześniej określiły się jako odbiorca komercyjny, ponieważ ceny gazu, my teraz mówimy o wysokich cenach gazu, ale te ceny gazu w ostatnich latach, właściwie przez prawie całą dekadę ostatnią, te ceny rynkowe były bardzo niskie, wręcz rekordowo niskie. No jeszcze w 2020 roku to było właśnie 5 euro za megawattogodzinę, no dzisiaj jest 120-180 na przykład, tak? To się też waha cały czas, ale te ceny były niskie, dlatego korzystniej było przejść na taryfę taką biznesową. No, teraz tak, to się mści, tak? Mamy spółdzielnię mieszkaniową, która rozliczała się za gaz, to po prostu dostawała ona jeden rachunek, a później dzieliła ten rachunek na wszystkie mieszkania. Tak. To było korzystne jeszcze w zeszłym roku i kilka lat wcześniej. Tak, jeszcze to rozwiązanie działało do 2021 roku. Teraz był rzeczywiście ten problem. Informacje, które się pojawiły ze strony rządowej są takie, że mieszkańcy w spółdzielniach mieszkaniowych te mieszkania będą rozliczane jako właśnie gospodarstwa domowe. Ale czy to jest, no, to jest taki plasterek na tą ranę, jak ja to mówię, dlatego że no, jednak odczujemy te wyższe ceny gazu? Tak, to się trochę sprzęgło wiele czynników, wiele podwyżek. Mamy też inflację, mamy ceny gazu, ceny energii. No, oczywiście tutaj są próby strony rządu w celu takim, żeby zmniejszyć jakoś te podwyżki, bo podwyżki były mniejsze niż
niż wynikałoby to z rynkowych uwarunkowań rynku, tak? No, obniżka VAT-u na prąd, na ceny gazu pewnie jakoś pomoże w To powiedzmy sobie, wiemy mniej więcej ile wzrośnie, wiemy już konkretnie, nie mniej więcej, ile wzrośnie gaz, ile wzrośnie cena za energię, czyli za prąd. Urząd Regulacji Energetyki określił taryfę, która się zwiększa o 24%, tak więc to będą trochę łagodniejsze podwyżki. No jeszcze mamy ten okres braku VAT-u na energię, czy obniżki VAT-u na energię od stycznia do marca, więc to też powinno złagodzić te podwyżki w tym roku. Sytuacja nie jest najprostsza, nie ma co ukrywać i tutaj myślę, że wiele osób zastanawia się, z czego my te rachunki opłacimy. Czy w ogóle jest szansa na to, żeby rozmawiać? Czy może państwo powinno tutaj wystąpić w roli takiego mediatora ze sprzedawcami energii, ze sprzedawcami gazu i na przykład wystąpić o wydłużenie terminu opłaty za rachunek? Czy może to byłby dobry pomysł, bo wtedy ci, którzy zarządzają tym gospodarstwem domowym, mogliby rozłożyć ten rachunek na dłuższy okres, czyli też rozłożyć te kwoty, które mieliby zapłacić. Myślę, że takie rozwiązanie nie jest nierealne. Tutaj przecież producenci energii to są spółki państwowe, więc oczywiście państwo ma na nie wpływ. Na pewno to by w jakiś sposób pomogło gospodarstwom jakoś zaplanować ten cały budżet i wszystkie swoje wydatki, no ale tak czy siak ta cena wzrosła i jest jakby, od tego nie ma odwrotu. No, rekompensaty, które kilka lat temu były, oczywiście jakoś tam pomogły tymczasowo obronić się przed wzrostem cen, no, ale w tym momencie państwo po prostu nie mogłoby udźwignąć podobnego ciężaru, jak zapewnienie, pokrycie tych kosztów po prostu wzrostu energii dla wszystkich gospodarstw domowych, no bo to po prostu za dużo pieniędzy by kosztowało, tak? Panie redaktorze, to jest takie pytanie, nie wiem, czy w ogóle na nie jest odpowiedź, ale ja ośmielę sobie je zadać. Jak długo te podwyżki będą obowiązywały? Czy my powinniśmy nastawić się na kilka miesięcy, czy może jednak na rok, a może na więcej? No te podwyżki w Polsce akurat wynikają z wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. I w tym momencie, tuż przed nowym rokiem, spółki energetyczne opublikowały takie zestawienie, taki wykres kołowy, bodajże Tauron to zrobił, gdzie były określone ceny, elementy składowe energii elektrycznej. I no, bardzo nietypowo to wyszło, ponieważ sam koszt produkcji energii, marża, opłata pracowników i wszystkich kosztów związanych z tym, to było mniej niż połowa cen energii. Tak więc większa połowa, znaczy więcej niż połowa, to ceny emisji do uprawnień, ceny uprawnień do emisji CO2, które wynosiły bodaj 59%, więc to też wpływa, ten wzrost cen tych uprawnień w tym roku do nawet 90 euro za jednostkę, wpłynął na to, że te ceny u nas wzrosły. No oczywiście my mamy energetykę węglową, więc te emisje są największe. No to jest surowiec, z którego najwięcej jest emisji CO2, więc ten koszt my też ponosimy. No te emisje, jeżeli te uprawnienia spadną na przykład, a to też nie jest wykluczone, cena ich może spaść. Wynosiła ona o wiele mniej jeszcze w 2020 roku, a teraz bardzo mocno podskoczyła. Jeżeli one spadną, to powinniśmy za ten prąd płacić mniej. No i powinniśmy też negocjować, tak jak też rząd w Brukseli się stara, negocjować reformę tego systemu. No ponieważ tak szybkie wzrosty i spadki tego instrumentu finansowego, tego obciążenia dla polskiej energetyki, no nie pomagają w ustabilizowaniu cen energii i całego w ogóle systemu. Ja mam nadzieję, że nasz rząd się bardzo dobrze postara, bo zawsze kiedy ja w 2021, kiedy dostawałam rachunki za gaz, to mi się ciśnienie podnosiło. Teraz chyba się będzie w ogóle ciśnienie podnosiło, a cenię sobie swoje zdrowie. Mam nadzieję, że to się uda. Na łamach Unii Europejskiej pojawiło się takie pojawienie jak zielona energia. I to właśnie Unia Europejska chce wpisania między innymi energii atomowej i gazu do tego słownika zielonej energii, ale to powiedzmy sobie jeszcze, czym jest właściwie ta zielona energia?
Znaczy to w Komisji Europejskiej, Komisja Europejska dała propozycję, żeby atom i gaz były rzeczywiście w taksonomii, w tej zielonej taksonomii, czyli że te dwa źródła energii były wpisane w czyste, zrównoważone źródła, tak? Oczywiście gaz jest paliwem kopalnym, jest emisyjny, co prawda dwa razy mniej niż węgiel, to jest istotne oczywiście, no ale wciąż to jest paliwo kopalne wydobywane z ziemi, znaczy z głębin i emisyjny przy spalaniu, przy wydobywaniu niewątpliwie zanieczyszcza środowisko. Energia jądrowa nie jest emisyjna, no nie emituje gazów cieplarnianych, więc już pewnie ma większe prawo, żeby być w tej taksonomii. No ale gaz ma też być krócej finansowo, bo odchodzi o to, że te projekty gazowe i nuklearne, czy atomowe w energetyce dostaną finansowanie, dotacje, wsparcie z Unii Europejskiej. Będzie można wnioskować przy budowie na przykład elektrowni jądrowej o wsparcie, pokrycie części kosztów, tak jak w wielu innych projektach w Polsce i w innych krajach Unii, na taki właśnie projekt. To jest na razie propozycja, którą zwalczają Niemcy, którzy sami odchodzą od energii jądrowej, też Austria, bodaj i Szwajcaria i Belgia, które też odchodzi od tego typu energii. No mamy tutaj trochę taką bitwę, no bo z jednej strony są Niemcy i sojusznicy w tym antyatomowym kursie, a z drugiej strony mamy Francję i sojuszników i w tej grupie znajduje się Polska właśnie. No to prawda, Niemcy mają duży wpływ na Unię, ale Francja również. No i to jest taki, pewnie jakiś kompromis zostanie stworzony, no ale też więcej krajów jest w tej, powiedzmy, atomowej koalicji, co też ma znaczenie w unijnej polityce. Czy to są dzisiaj trudne czasy do prowadzenia polityki energetycznej, biorąc pod uwagę te realia ekonomiczne, które są też jeszcze realiami spowodowanymi przez COVID-19? Tak, no COVID, sam COVID, właściwie praprzyczyną tego wszystkiego jest COVID, bo dlaczego ceny gazu też wzrosły? Bo wzrosło zapotrzebowanie, mieliśmy spadek zapotrzebowania, rekordowo niskie ceny, prawie rekordowo niskie ceny w 2020 i to odbicie gospodarcze w tym 2021 spowodowało wyższe zapotrzebowanie, no i też wzrost cen. Właśnie przyczyną tego wszystkiego jest COVID. Polityka energetyczna, no dzisiaj już po samym fakcie, że cały czas media zapraszają nas tutaj z redakcji do komentowania tego wszystkiego, praktycznie codziennie już mówi o tym, że ta polityka energetyczna stała się niemal głównym tematem i nie schodzi z tych nagłówków z ekranów telewizyjnych i nie tylko. Sam ten fakt o tym mówi, więc na pewno problemy, które się piętrzą i też w Polsce, i w Europie, i nie tylko, w różnych częściach świata, związane z energetyką, no są bardzo piętrowo po prostu skomplikowane i rozwiązanie ich pewnie zajmie lata, jak nie dekady. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Ja mam nadzieję, bo ją zawsze można mieć, że jednak sytuacja się zmieni, bo to jednak z naszych portfeli będziemy płacić te rachunki, jeśli chodzi o te ceny za gaz czy energię. Daniel Czyżewski, Energetyka 24, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu. A naszym widzom również dziękuję za wspólny poranek. Życzę udanego początku weekendu. Mam nadzieję, że to będzie dobry weekend. Na pewno będzie dla tych, którzy mają na przykład dzisiaj swoje święto, czyli imieniny. Obchodzą Kryspin, Lucjan, Izydor, Lucjan, Walentyn i Mateusz. Wszystkiego co najlepsze, a do końca astronomicznej zimy pozostało 71 dni. Trzeba z niej korzystać. Do zobaczenia.